paszporty covidowe, pani redaktor, są całkowicie bezużyteczne, zarówno u nas, jak i za granicą już trochę, ponieważ w tym momencie, gdziekolwiek chcemy wyjechać, to musimy zrobić sobie test. No tak, ale są nieużyteczne, ale państwo protestują, że będą, że prawa obywatelskie będą znowu ograniczone, że to jest przedłużenie tych ograniczeń na 9 kolejnych... My od samego początku mówiliśmy, że te paszporty covidowe nie powinny w ogóle istnieć. Nigdy nie istniało nic takiego wobec innych chorób i dzisiaj nawet mamy, jak pani wie doskonale, ten kalendarz obowiązkowych szczepień dla dzieci, ale gdyby przypadkiem dziecko nie zostało zaszczepione w tym obowiązkowym terminie, to nie ma żadnych konsekwencji za to. To dziecko dalej może wejść do restauracji. Ale są kary administracyjne. No tak, ale te kary administracyjne, umówmy się, no nie są aż tak skuteczne, żeby rzeczywiście ludzi zmusić do tego, żeby dzieci szczepiono. Natomiast te dzieci absolutnie nie mają żadnych problemów i nigdy nikt nie pytał się, czy ty byłeś zaszczepiony na polio, jak wchodziło się do restauracji na przykład. Tak? Tymczasem COVID jest taką wyjątkową chorobą, tą najbardziej popularną, wokół której stworzone są właśnie jakieś dodatkowe obostrzenia i całe prawa są do tego dostosowywane. No to są wszystko. My żyjemy w oparach absurdu i dlatego Konfederacja od samego początku mówi, że powinniśmy z tych oparów absurdu wyjść.